Dalszy ciąg rozważań na temat pierwszego listu Jana, 5 rozdział. Czytam od 6 wersetu. On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków, Duch i woda i krew. A ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Zanim apostoł zamknie swój list, przedstawia trzech świadków. Syna Bożego, tego, przez którego życie wieczne zostało przekazane wierzącym. Mamy do czynienia ze świadectwem wody, świadectwem krwi oraz świadectwem, jakie składa Duch. Werset 6 mówi nam o tym, że Jezus, Syn Boży, przyszedł na świat, przyjąwszy ciało. Niemniej jednak, aby mógł udzielić grzesznikowi błogosławieństwa i dać wierzącym życie wieczne, musiał przyjść przez wodę i krew. Innymi słowy, musiał umrzeć. Jego absolutnie doskonałe życie obnażyło nasz prawdziwy stan i objawiło naszą potrzebę, ale nie byliśmy w stanie jej zaspokoić, ani sami wszczepić w siebie życia wiecznego. Gdyby Jezus nie umarł, na zawsze pozostałby sam zgodnie ze swoimi słowami, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ewangelia Jana, 12 rozdział, 24 werset. Woda i krew popłynęły ze zranionego boku martwego Chrystusa Jezusa Pana, składając niezbite świadectwo o Jego śmierci. Niemniej jednak mówią one o dwóch różnych skutkach Jego śmierci. Woda świadczy o wypowiedzianym nad ciałem wyroku śmierci. Woda mówi i świadczy o wypowiedzianym nad ciałem wyroku śmierci. Wyrok ten został wykonany. Przez sąd ten wierzący został oczyszczony od starej natury. Zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem i jako uczestnicy życia zmartwychwstałego Chrystusa uważamy siebie samych za martwych wobec grzechu, bo mówi nam o tym Rzymian 6 rozdział 11 werset. Co więcej, Chrystus przyszedł do nas również przez krew. Jego śmierć oczyściła nas nie tylko od naszego starego człowieka, lecz przez Jego krew usprawiedliwiła nas również od naszych grzechów. Na podstawie Jego śmierci i zmartwychwstania otrzymaliśmy Ducha Świętego, który składa nam świadectwo o skuteczności Jego śmierci. W 7 wersecie po raz kolejny zaprezentowani są trzej świadkowie, tym razem w kolejności ich świadectwa na ziemi. Werset 6 przedstawia nam chronologiczny porządek, zgodnie z którym Duch Święty przyszedł po śmierci Chrystusa. Gdy chodzi jednak o świadectwo względem nas, Duch Święty stoi na pierwszym miejscu, gdyż to przez Niego otrzymujemy świadectwo o śmierci Chrystusa i uczymy się doceniać wartość wody i krwi oraz ich działania. Ci trzej, Duch, woda i krew, jednoczą się, składając wspólne świadectwo o osobie Syna Bożego, skuteczności Jego dzieła oraz o życiu wiecznym, które wierzący otrzymuje przez to dzieło. W wersetach 9 do 10 apostoł przypomina nam, że świadectwo o tych wzniosłych prawdach pochodzi od Boga. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzkie, o ileż winniśmy przyjąć świadectwo Boże o Jego Synu. Wierzący przez Ducha posiada w sobie świadectwo o prawdzie Bożej. Skoro Bóg dał nam odpowiednie świadectwo dotyczące Jego Syna, to ten, kto nie wierzy Bogu, uczynił tego Boga kłamcą. Wszystkie te wielkie prawdy, śmierć Chrystusa oraz obecność Ducha Świętego w wierzącym składają świadectwo o tym wzniosłym fakcie, że Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu. Życie to, będące w nas jako dar, jest w Nim jako Jego źródle. Przed Bogiem nie ma miejsca na żadne inne życie poza tym, które jest w Jego Synu. Mieć Syna oznacza przyjąć prawdę i uczynić Syna przedmiotem naszej wiary. Ktoś, kto nie zna Syna lub odrzuca prawdę, nie ma Syna Bożego, a co za tym idzie, nie ma życia. Z tego oczywiście przechodzimy do tematu, jakim jest ufność pokładana w Bogu. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli. A Bóg da mu życie, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. List Jana I kończy się wyrażeniem ufności do Boga, która jest praktycznym owocem utwierdzenia w prawdzie o życiu wiecznym. Usiłowania antychrystusowych nauczycieli czy fałszywych proroków, przed którymi apostoł ostrzegał wierzących, mają na celu wstrząśnięcie zaufaniem, jakie wierzący pokłada w Bogu. Wielkim celem nauki apostoła jest ugruntować wierzących w prawdzie, a co za tym idzie, wzmocnić ich ufność do Boga, aby byli w stanie stawić opór tym, którzy chcą ich oszukać, chcą ich zwieść. Zauważmy, że w tych ostatnich wersetach ufność pokładana w Bogu wielokrotnie jest wyrażana przez często powtarzające się wyrażenia typu wiecie, wiemy. Od samego początku zwodziciele starali się odwieść wierzących od prawdy przedstawionej w Chrystusie, związać ich ze światem i postawić pod znakiem zapytania naukę apostolską przez podważanie autorytetu apostołów. Zamiarem fałszywych nauczycieli jest ograbienie wierzących z dogłębnej znajomości ich przywilejów i radości, jaką z tych przywilei posiadają. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych niebezpiecznych wpływów, apostoł pisze list do tych, którzy wierzą w imię Syna Bożego, aby wiedzieli, że mają życie wieczne. Ta pokładana w Bogu ufność znajduje swój wyraz w codziennej modlitwie. Jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Skoro wiemy, że On nas wysłuchuje, wiemy także, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. On sam, zgodnie ze swoją doskonałą miłością i mądrością, zachowuje dla siebie samego radość udzielania i udzielenia odpowiedzi na nasze prośby w swoim własnym czasie i na swój własny sposób. Naszym przywilejem jest zanoszenie próśb Bogu w zaufaniu do Niego. To zaufanie jest owocem nowego życia. Jednak wierzący nie dyktuje mu odpowiedzi. Bóg może uznać za słuszne kazać nam czekać przez pewien czas. W oczekiwaniu znajdujemy pociechę w świadomości, że On wysłuchuje wszystkiego, o co prosimy zgodnie z Jego wolą. Co więcej, pokładana w Bogu ufność pozwala nam nie tylko modlić się za nas samych i nasze sprawy, ale każe nam również stawiać się za innymi. W wielu przypadkach choroba, która dotyka dzieci Boże, nie jest w żadnym razie objawem karcenia, lecz, jak w przypadku Łazarza, jest na chwałę Bożą. Ewangelia Jana, 11, rozdział 4, werset. Niemniej jednak nie ulega wątpliwości, że Bóg podejmuje także wychowawcze działanie wobec swojego ludu. Dlatego jeśli widzimy brata z powodu jakiegoś grzechu dotkniętego chorobą przez karcącą rękę Bożą, możemy wstawiać się za nim pod warunkiem, że grzech, który popełnił, nie jest grzechem na śmierć. Wszelka nieprawość jest grzechem i niesie ze sobą konsekwencje, ale skutkiem popełnionego grzechu nie musi być zawsze śmierć. Czy grzech jest grzechem na śmierć, czy nie, zależy od okoliczności. Wielu wierzących skłamało i nie zostali za to ukarani śmiercią, ale w przypadku Ananiasza i Safiry powagi ich kłamstwu nadały okoliczności tak, że stało się ono grzechem na śmierć. Niezależnie od tego, co mogą propagować zwodziciele, my wiemy, że kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. Wiemy, że jako zrodzeni z Boga posiadamy nowe życie i że to nowe życie jest absolutnie doskonałe i nietykalne. Zły nie może się na nie targnąć. Tak więc Pan Bóg mógł powiedzieć o swoich owieczkach: i ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej, o czym czytamy w Jana, 10 rozdział, 28 werset. Postępowanie w nowości życia zachowuje nas od grzechu i od niepokojących ataków złego. Mając nowe życie, wiemy, że jesteśmy z Boga i że przez to możemy rozróżniać między tymi, którzy narodzili się z Boga, a otaczającym nas światem, który bezsprzecznie tkwi w złym. Żyjąc w mocy nowego życia, nie tylko jesteśmy w stanie ostać się przed atakami złego, ale także jesteśmy uwolnieni od tego świata. Apostoł potwierdza naszą ufność do Boga, podsumowując wszelkie i wszystkie prawdy przedstawione w pierwszym liście Jana. Wiemy, że Syn Boży przyszedł na ten świat. Tą prawdą rozpoczyna się list. Wraz ze swym przyjściem podarował nam zrozumienie, sam będąc zupełnym objawieniem Boga, abyśmy mogli poznać Go, tego, który jest prawdą. W dalszej części listu omówione zostaje zwiastowanie, jakie słyszeliśmy od Syna, że Bóg jest światłością i miłością. Zrozumieliśmy, że przez dar życia wiecznego oraz mieszkającego w nas Ducha jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ta błogosławiona osoba, z którą związani jesteśmy nierozerwalnymi więzami, jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. On jest boską osobą, której życie wieczne znalazło swój pełny, doskonały wyraz. Na sam koniec apostoł przypomina nam, że w moralnym znaczeniu bożkiem jest wszystko, co w jakikolwiek sposób może wedrzeć się między nasze dusze a Boga i zakłócić naszą radość z posiadanego życia wiecznego, będącego wzniosłym tematem rozważanego przez nas listu. Cały ton listu zachęca nas, abyśmy żyli w mocy podarowanego nam życia wiecznego. Tylko w ten sposób możemy ujść przed niebezpieczeństwami, jakie niesie ze sobą omamiająca siła bożków.